26 lat, rok rocznie, pod koniec kwietnia Tarnów zamienia się w stolicę polskiego filmu. W sobotę oficjalnie i uroczyście zainaugurowano kolejny festiwal Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Do tej pory tarnowscy widzowie mieli okazję obejrzeć w sumie ponad 500 filmów, gościć ponad 300 twórców i aktorów oraz oglądać dodatkowe pozafilmowe atrakcje i wydarzenia. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja okraszy nas szeregiem eventów, które mogą być dla nas interesujące. Dostarczy nam wszystkim dobrych przeżyć, wielu wrażeń, być może wzruszeń. I panie prezesie, chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście Azoty są znakomitym partnerem. Chcę za to podziękować. Jest coś takiego jak synergia. Bardzo dziękujemy panie prezesie i myślę jeszcze raz brawo. Wspólne działanie instytucji, podmiotów funkcjonujących na terenie miasta może przynieść nam znakomite rezultaty i mam nadzieję, że nawet ten festiwal jest tego dobrym przykładem. 26. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej uważam za otwartą. Dziękuję panu prezydentowi. Już pierwszego dnia widzowie mieli okazję obejrzeć film konkursowy pod tytułem Kret. Choć atrakcją, na którą czekali szczególnie, był występ. Recital Stanisławy Celińskiej pod tytułem Domofon, czyli śpiewniczek domowy Stanisławy C. W duecie troszkę mnie słychać w całym wszechświecie. Co dnia o sobie, każdym szelestem piszę opowieść o tym, że jestem. Od stóp do głowy słyszalna cała, spleciona z ciszy, z dźwięków i z ciała. Już wiem, że nigdy nic nie zagłuszy mnie we mnie, bo ściany... Jak przyznaje pani Stanisława, to jej pierwsza wizyta na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. No właśnie nie byłam. Myślę, że może w końcu się to jakoś uda. Ale lepiej proszę zagrać dobrą rolę w filmie, tak żebyście mnie zaprosili. No. Na razie mam spokój z serialami, z filmami i wcale z tego powodu nie boleję, bo głównie jestem w Teatrze Warlikowskiego, jeździmy po świecie, pracujemy, robimy spektakle, bo właśnie po to kończyłam szkołę, żeby być w teatrze, no i żeby też śpiewać oczywiście. Natomiast być może będzie to film debiutancki i to praca będzie w lecie. Także na to się cieszę, bo z tymi debiutantami nikt nie wiadomo, a może się któryś okaże geniuszem i także trzeba być czujnym. Ludzie się wciągnęli i może na początku tak nie bardzo wiedzieli jeszcze, jak to będzie, prawda? Ale potem widziałam, że roześmiane buzie, radosne, optymistyczne. I o to chodzi, żeby opowiedzieć o tym, że najlepiej we własnym domu, czyli w Tarnowie wam, a mnie w Warszawie. Klorynda znowu jest na wiecie. A gdy Klorynda swe krągłości chce spłaszczyć i tłucę pości, jest głębiej tłoczących nerwów, że zaś by zwiększył siła przerwów. Cel jak szczupła jest figura, niechaj mnie nikt nie pyta, która i jaka to najnowsza wieda. Wiem tylko tyle, że to nie da, co zeszłym razem, której z reguły tworzył cynamon i otręby. Ileż ich było do tej pory, ser plus surowe kalafiory, potem maślanka plus banany, potem w oliwie rozpaprany, sok cytrynowy z sacharyną, potem za salatą znów jedyną. Były już tylko to, co wzrasta na drzewach, potem rybna pasta podana z solą odsoloną. Cóż, choćby nie są słoną, jakieś sałatki z morskiej krawy, twarząc fatalny smak potrawy, podobnie musiał wprawić wdrożenie, nawet kobiece podniebienie. Tu zdarnie, co jest nowej diety, podstawą szpinak plus pulpery, brud fiorę, żółtka, jaj, pingwinów, który z tysiąca magazynów, Klorindę natchnął znów nadzieją, wiem jedno, by przez całe dni ją trzymał w reżimie swoim wiedza. Klorindy straszna jest kobieta. Julita Majewska, Tarwizja.
Thank you.